A więc mamy wreszcie przykład, że pandemia może zrobić coś dobrego dla filmu, w każdym razie dla serialu, bo będziemy dzisiaj mówili o serialu Biały Lotos, który został wyprodukowany dla HBO i który okazał się moim zdaniem perłą wakacyjną, perłą tego lata, bo to jest serial, pod którym ja się podpisuję i. Z... Pełnym przekonaniem rekomenduję państwu do obejrzenia. Tak, to jest serial komediowy, ale ktoś z obserwatorów napisał rozczarowany po pierwszym odcinku, że obiecywał pan lekką wakacyjną komedyjkę, a tutaj takie nie wiadomo co. Po pierwsze, nie obiecywałem lekkiej wakacyjnej komedyjki, obiecywałem komedię. A komedia to nie oznacza lekka wakacyjna komedyjka. Komedia może być na przykład satyryczna, komedia może być na przykład groteskowa i taka właśnie jest, a nawet queerowa ta komedia, czyli serial pod tytułem Biały Lotos. Proszę Państwa, zacząłem od tego, że pandemia do czegoś się przydała i tak. Mike White został, dostał zamówienie od y, HBO, że ma zrobić y, y, scenariusz serialu i wyprodukować ten serial, zrealizować go ale w, tak, żeby zachować wszystkie zasady yy, bezpieczeństwa w trakcie pandemii. A więc po pierwsze yy, cały serial powinien się odbywać w jednym miejscu yy, jakimś łatwo dającym się oddzielić, wydzielić tak, żeby yy, cała ekipa, która będzie sprawdzona przetestowana, że są wszyscy zdrowi, mogła w swoim tylko gronie, w takiej zamkniętej bańce nagrywać serial, żeby nie musiała mieć z nikim kontaktu i żeby w związku z tym ten serial można było spokojnie wyprodukować. Chodziło oczywiście o miniserial. Ten serial się składa z sześciu odcinków godzinnych. No, ale to, to już jest coś. I Mike White pomyślał sobie: No, właśnie tego od dawna potrzebowałem. Takiego Ograniczenia z jednej strony, a z drugiej strony zamówienia na komedię, a z trzeciej strony, żeby mi dano wolną rękę i dano. Dano mu wolną rękę. Powiedzieli, chcesz groteski? Masz groteskę. Chcesz yy, yy, zrobić satyrę na społeczeństwo? Rób sobie, jak chcesz. I on zrobił coś, idąc tak tropem sukcesji. Pamiętają Państwo sur, yy, serial Sukcesja? Ja nie mówię teraz, że Biały Lotos to jest tak jak Sukcesja. Nie mówię, że jest podobny. Yy, mówię tylko, że to jest serial, którego myśli konwencja idą sobie równolegle z Sukcesją, ten sam tor myślenia, ten sam tor budowania yy, scenariusza i ten sam tor yy, satyrycznego spojrzenia na współczesnych ludzi. Ale jednocześnie coś zupełnie innego, bo tam mieliśmy rodzinę, wysoki biznes, rodzinę, która jest rozrywana marzeniem o tym, żeby przejąć władzę po swoim ojcu, czyli sukcesję. No i, i, i próbują na różne sposoby dowieść, kto jest najlepszy. Oczywiście na różne sposoby, w tym nieczyste sposoby. No to jest pasjonująca historia, zresztą sukcesja, kolejny sezon jest już produkowany, lada moment będzie, e, także sukcesja, sukcesją. A tutaj mamy w białym lotosie nie biznes, tylko może i trochę biznes też, ale oni są wszyscy na wakacjach. Oni płyną na Hawaje. Pamiętają państwo, jak to y, y, się dawniej mówiło, że ach, ty to byś pewnie chciał jechać do Honolulu i pewnie byś chciał wakacje ho, na Hawajach. No to są właśnie wakacje na Hawajach. Y, ci, którzy, których obserwujemy w tej bańce, w luksusowym hotelu, to są bardzo bogaci ludzie. Oni przypływają no, taką łodzią, na, na wyspę, yy, w kto, na której jest ten hotel, a więc właśnie taki oddzielony, oddzielony od reszty społeczeństwa, oddzielony. Hmm? Od pospólstwa, oddzielony od tej turystycznej szarańczy, która zalega na plażach. Ci państwo są bogaci i oni nie chcą na, na zatłoczonych plażach. Oni nie chcą stać w kolejce po wypożyczenie yy, żaglówki. Yy, oni nie chcą stać nawet w kolejce po lody. Oni w ogóle nie chcą żyć normalnie. Oni chcą żyć luksusowo. Płacą za to duże, żadne tam yy, yy, takie, że, że wszystko zapłacone z góry. Nie, oni płacą za każdą rzecz, yy, którą sobie tutaj zamawiają i kupują. Chcą tego. Z, wybrali z katalogu najdroższe pokoje, najdroższe apartamenty. No i teraz są witani. Dyrektor hotelu Armond, którego gra Murray Bartlett, wita ich y, mm, bardzo serdecznie, obiecując wszystkie atrakcje, ale jednocześnie do swoich pracowników mówi: Kochani, witajcie z entuzjazmem, Pokażu, pokazujcie im, że oni są najważniejsi, bo. Oni są jak dzieci. Im trzeba pokazać zainteresowanie, ich trzeba podtrzymać w poczuciu, że są tacy ważni, bo oni tutaj po to przyjeżdżają, żeby nakarmić swojego. Więc nasz dyrektor hotelu Armon wcale nie ma złudzeń, jacy to są klienci. Wie, że wymagający i nie bardzo ich lubi. A myślę, że nawet trochę ich lekceważy. Może nawet pogardza nimi. Przypomina mi się w momencie, kiedy widzę Maria Bartleta w Białym Lotosie, serial, który sam kiedyś kupowałem jako wicedyrektor dwójki odpowiedzialny za zakupy filmowe, między innymi, i kupowałem taki serial Hotel za Ciszę pamiętają państwo, a tam był taki dyrektor hotelu biegający gwałtownie yy, i miotający się od klienta do klienta, yy, który bardzo mi przypomina, a właściwie yy, Mary Bartlett jako Armond przypomina mi tamtego dyrektora, którego grał sam John Cleese. John Cleese z, ze słynnej grupy Monty Pythona. I to skojarzenie jest znowu nieprzypadkowe. Jeżeli państwo sobie przypomną Monty Pythona i przypomną sobie co prawda angielski humor e, Monty Pythonowski, ale taki o, e, oparty na absurdzie, oparty na, na, na przegięciu, oparty na dojściu już do ściany, takiej groteskowej ściany, to proszę ten smak zachować na języku, bo on się przyda przy smakowaniu Białego Lotosa. I teraz nie mówcie mi państwo, że to ma być taka e, e, komedyjka e, e, letnia, żeby żeby się e, 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 tylko zrelaksować, żeby, żeby, żeby się e, e, z, po prostu je, jakoś w, w, głupim, w głupiej historii zatopić i zapomnieć o, zapomnieć o całym świecie. To w pewnym sensie spełni Państwa potrzeby odpoczynku i relaksu, ale nie poprzestanie na tym, ponieważ ten serial przy okazji pociągnie Państwa dalej. Weźmie za rękę i powie, chodźcie dalej, tam dalej jest jeszcze ciekawiej. Na tym polega ten serial. Tam dalej jest jeszcze ciekawiej. Tam jest queerowo. W serialu Biały Lotos macie Państwo postać, którą ja uwielbiam. I aktorkę, którą ja uwielbiam, więc trzeba jej się dobrze przyjrzeć. Ona się nazywa Jennifer Coolidge i gra tanie. Tania przyjeżdża na wakacje z urną, a w urnie ma prochy mamusi. Mama zmarła. I ona zaszczyciła sobie mama przed śmiercią, że chciałaby, żeby jej prochy były rozsypane na morzu. Więc Tania przyjeżdża na te wakacje na Hawaje i ma zamiar wsiąść do łodzi, wypłynąć na morze i zgodnie z y, tym życzeniem mamy rozsypać prochy na morzu. Ale przy okazji, Tania jest sama y, kłębkiem nerwów. Y, ma za sobą nieudane y, y, małżeństwo, ma za sobą y, kłopoty ze sobą samą, y, ucieka jej młodość, ona próbuje na różne sposoby tę młodość zatrzymać i pompuje w siebie, co tam można. Y, y, więc tak wygląda. Wygląda śmiesznie, ale strasznie fajnie. Jeśli macie Państwo teraz pomysł taki, że ja się wyśmiewam z niej, to jest nieprawda. Ja ją kocham. Oczywiście, że te wargi wydęte są śmieszne, ale to nie powoduje we mnie żadnych złych myśli na temat tani. Widzę jej całą bezradność, widzę jej całą beznadziejność. Wyobraźcie sobie Państwo kogoś, kto ma pieniądze i pomimo tych pieniędzy jest tak potwornie samotny, jest tak potwornie pogubiony, jest tak potwornie ma takie braki czułości, deficyty radości, deficyty ciepła. I ona z tym wszystkim przyjeżdża do hotelu i wszystkiego jej potrzeba. Potrzeba jej, żeby poszła do spa i żeby masażystka ją pogłaskała, a także pomasowała, ale i powróżyła, ale i stała się jej przyjaciółką. Wszystkiego tani potrzeba. I, i tania w jakiś sposób to dostanie. Tania jest postacią tragiczną. Właśnie jest postacią groteskową. Tania mógłby napisać Witkacy. Na przykład. Więc jeśli Państwu mówił, to nie jest taka y, y, komedyjka. To jest taka witkacowska komedyjka. To jest taka komedyjka z potrójnym dnem. To jest taka komedyjka, która chwyta za serce. To jest taka komedyjka, która każe się zastanowić nad, czym, nad tym, do czego prowadzi oderwanie się. Od, od swojego korzenia społecznego, do czego prowadzi zamykanie się w bańce choćby bogatej, ale nieszczęśliwej, do czego prowadzą. Potrze do czego prowadzi potrzeba doskonałości? Mamy tutaj ma parę młodą. Przyjechali na e, miodowy miesiąc no, i mają mieć najlepszy apartament e, apartament dla nowożeńców w hotelu. No, ten apartament jest fenomenalny, który dostają, ale pan młody, a właściwie młody mąż, ma podejrzenia, że to nie jest najlepsze apartament w hotelu, że może jest jeszcze lepszy apartament od tego, który oni mają. I żona mówi, ale daj spokój, jest fantastycznie, jest cudownie, cieszmy się, mamy miesiąc miodowy. A on zaczyna prowadzić śledztwo. Może jest lepszy, może go chcą oszukać. Znają państwo taki przypadek? Widzieli państwo już takich, jak na wycieczkę się wyjeżdża zagraniczną. Takich ludzi, co to zaglądają do innych pokojów, pokojów innych gości, najczęściej z własnej grupy wycieczkowej, I mówią: A można do pani zajrzeć, pani Haneczko? Zaglądają: O, macie większą łazienkę. Dlaczego wy macie większą łazienkę? Właściwie płaciliśmy tyle samo. A, a, a żona mówiła, że my nie mamy mniejszej łazienki, tylko nasza jest prostokątna, a ta kwadratowa. Wydaje ci się, że jest węższa, bo jest prostokątna. No nie, no ale prostokątna jest gorsza, bo, bo nie można się minąć, bo, bo wpadamy na siebie. Jest gorsza. Znają Państwo ten typ. On się pojawia nie tylko wśród bardzo bogatych ludzi, on się pojawia na każdej wycieczce. Wiem, co mówię, bo byłem kiedyś pilotem. Na ka w każdej grupie, na każdej wycieczce pojawi się ktoś taki. Kiedyś byłem pilotem podczas wyjazdów grup teatralnych, które je jeździły na festiwale teatralne zagraniczne. No i po drodze jeździło się autokarami, były przystanki, nocowało się w hotelach. Zdarzało się, szczególnie we Francji, że dwuosobowe hotele miały bardzo szerokie i duże, ale pojedyncze łóżka, a były to dwuosobowe hotele. A jeżeli to jedzie teatr, no to najczęściej jest tak, że panie z paniami, panowie z panami, oni się oczywiście dobierają, żeby się lubili wzajemnie, ale czasem się zdarza, że, że jakoś nieparzyście to się kończy, no i że jedna aktorka z drugą aktorką, no nie, nie to, żeby się nie lubiły, no ale się mają mało zn. I raz tak, taki był przypadek, jechaliśmy i starsza aktorka wybiegła z histerią. Nie jestem lesbijką, proszę pana, ja nie jestem lesbijką, nie będę w jednym łóżku z tą dziewczyną spała. Ta dziewczyna była młodą, najładniejszą aktorką w całym zespole, a ta pani co krzycza, nie była najmłodsza, nie była najładniejsza. Ale to ona miała problem, nie ta młoda dziewczyna. Ale histerii narobiła, ale wrzasku, że ona będzie w recepcji spała, że ona yy, yy, żąda, żeby jej dać śpiwór, ona będzie na podłodze w recepcji spała, nie wejdzie do łóżka. Histeria, histeria. Od razu mi się to przypomniało, jak, jak zobaczyłem yy, film pod tytułem Biały Lotos. Potem Państwo powiedzą, no tak, pan miał takie różne przygody, to panu się od razu kojarzy, dlatego panu się podoba ten serial, a on jest taki dziwny. Queerowy jest, powiedziałem, a queerowy to znaczy dziwny. To znaczy taki bardzo inny i uczący nas czerpać przyjemność z inności. Czerpać przy to, przyjemność z tego, że ludzie są różni i że ludzie są inni i że ludzie są czasem bardzo dziwni. I wcale nie znaczy przez to, że nie są fajni. Albo nie są kochani. Albo. Last but not least, że nie są dobrzy. Ci bardzo dziwni, dziwaczni nawet, czasem mają złote serca, czasem są takimi cudownymi ludźmi, o których my marzymy, żeby ich poznać. A na podstawie jakichś zewnętrznych objawów, jakiegoś elementu ubioru, jakiegoś zachowania, wyrabiamy sobie pełne uprzedzeń, zdanie na temat kogoś takiego i. I zamykamy się na, na takiego człowieka. O tym też jest serial Biały Lotus i on nas tego wszystkiego uczy. No, jest taka rodzina. Steve Zan który gra Marka Mosbachera, przyjechał ze swoją żoną Nicole, którą gra Connie Britton. No, on, on jest mężem swojej żony. Ona jest świetna, ona jest menadżerką, ona jest prezeską, ona działa w komputerach, wszystko ma w jednym palcu, jest, jest cały czas niesłychanie atrakcyjna. On też ma swoje walory, ale już o tym było w poprzedniej recenzji, więc ja tylko powiem, że ten sam walor jest ponownie tutaj zaprezentowany nie aż tak y, ekstremalnie atrakcyjny jak w poprzednim omawianym. Serialu, ale, czyli Sex Life, no, ale też bardzo atrakcyjnie już w pierwszym odcinku się Państwu prezentuje. No więc oni przyjeżdżają z dziećmi, to znaczy z córką i z synem, a córka jeszcze zabrała koleżankę, jest, jest ich pięcioro, no i tam się będzie strasznie dużo działo, ale w każdym razie zaczyna się od tego, że ten chłopiec, ten syn, jest taki trochę wyobcowany. On siedzi tylko w komórce i gra na tej komórce, i, i, i właściwie nie ma ochoty ani porozmawiać, ani się porozglądać. No nic. I w dodatku siostra jest dla niego niedobra. Siostra jest w ogóle taka trochę nieprzyjemna. Grają Sydney Sweeney siostra nazywa się Olivia. no i muszę powiedzieć, że, że no nieszczególnie traktuje Queen'a, jego gra Fred Hetchinger i no i ten Queen czyli jej brat ostatecznie się wkurza jak ta y, y, jest walka o to, gdzie kto będzie spał, jemu każą w kuchence jest cały apartament, a jemu każą w kuchni się położyć a to mówi to, że ma i gdzieś i się wynosi na plażę no bo jesteśmy na Hawajach, tam są ciepłe noce. Zresztą i na, polskie, na polskich plażach nad Bałtykiem też można nocować, najwyżej sweter się weźmie, ale spałem na plaży. Mogę potwierdzić, że jest fantastycznie, jak się położymy na piasku, nad sobą zobaczymy niebo rozgwieżdżone i słychać szum fal. I tak jest... Wspaniale oddychać. To powietrze jest takie, takie odświeżające, takie satysfakcjonujące, takie dogłębnie docierające do nas, do środka. I takie jest pusto i tak mamy całą plażę i całe morze dla siebie. Jest fantastycznie. On tego doświadczy na Hawajach. Ale zwracam Państwa uwagę, nie uprzedzając, żeby potem nikt nie mówił, że, że wyprzedzam i że, że zepsuję przyjemność, to co się będzie działo bladym świtem na plaży, bo to się okaże dla niego największą atrakcją na wyjeździe. I ja byłem, proszę Państwa, oglądając ten serial z nim, czyli z Queenem, i rozumiem go fantastycznie. I kiedy on otwierał oczy rano, tak, o piątej rano, i widział, co na tej plaży się dzieje, i jak zaczynał chcieć wziąć w tym udział, i jak zaczynał rozumieć, co jest prawdziwą wartością w życiu, prawdziwą barwą, a zrobione to jest w stylu, Poetyckiej groteski, Poetyckiej, bo mamy tutaj także taki walor poezji. A jeśli mówimy o grotesce, o kampie, to on, one, te, te rodzaje sztuki są bardzo blisko poezji. A trochę daleko od realności. Ale to nie, nie są nieprawdziwe. Jeśli nie, są trochę oddalone od realności, to nie znaczy, że są nieprawdziwe. Jak mówił Zygmunt Kałużyński, że sztuka, sztuka filmowa, polega na tym, żeby mówiąc nieprawdę, fikcyjną historię opowiadając, opowiedzieć prawdę o świecie. I tutaj tak jest. Może te obrazy nie są prawdziwe, bo są wyrafinowane, wysublimowane, poetyckie, więc może nie są do końca stuprocentowo prawdziwe, ale wyrażają prawdę. Wyrażają taką prawdę, którą się zapamięta na bardzo długo. Więc Mike White, który napisał scenariusz i wyreżyserował ten cały serial i stał się jego twórcą, Wykonał świetną robotę i wybrał sobie fantastycznych aktorów. I po kolei opowiadam o różnych postaciach, ale muszą to państwo zobaczyć sami, bo tam jest także ich historia no, taka sensacyjna. I pewnie państwo się nawet nie domyślają, kto jest przyczyną tej sensacyjności, ale tego oczywiście państwu nie powiem. Są narkotyki, które niewątpliwie napędzają pewne elementy akcji, i też pokazane są w groteskowy sposób, po to, żeby się ich nie tyle bać, co się z nich śmiać, żeby nie pozwolić im traktować się poważnie, żeby nie pozwolić, żebyśmy my nie pozwolili narkotykom, Abyś, aby były traktowane przez nas poważnie. I ten film to robi. To jest bardzo trudne, ale on to robi. Myślę, że to już czas na to, abym poprosił misę o pomoc. Miso tybetańska, zapraszam Cię na Hawaje i będziemy oceniać serial Biały Lotos. Uwaga. Proszę Państwa, ta dam, ta dam rzadko daje wysokie oceny ostatnio, więc cieszę się, że tym razem mogę. 8 na 10. 8 na 10 dla serialu, bardzo wysoka ocena. Pewnie zawsze można coś poprawić, a może można jeszcze coś wymyślić, jakąś kontynuację, chociaż tu się dzieje tyle rzeczy, że ja nie wiem, jak dalej to kontynuować, ale jak ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób. Więc 8 na 10 ode mnie. A jeżeli Państwo jeszcze chwilkę ze mną zostaną, to znajdą się Państwo w strefie premium, a tam opowiadam czasem różne historie z mojego życia, które przypomniały mi się podczas oglądania omawianego filmu czy serialu. I dziś będzie też tak. A, malutki gążek, coś tak zamachnąłem. tak delikatnie, to gążek, to gążek. Napiję się z miedzianego kubka. Więc tak jak już powiedziałem, nieraz, proszę Państwa, byłem pilotem i różne rzeczy widziałem, ale bywałem też i w takim hotelu jak ten pokazany na Hawajach. Ja byłem co prawda nie na Hawajach, tylko to było na Teneryfie. Ale to był jeden z dziesięciu najdroższych i najelegantszych hoteli wakacyjnych na świecie. Tak, taki jest spis światowy, najlepszych hoteli świata. No i on się znalazł w tej pierwszej dziesiątce. Za straszne pieniądze. Mnie by nie było stać, żeby tam się znaleźć, ale dostałem od jednego z moich pracodawców taki prezent. Na właściwie odejście, na pożegnanie. I ten prezent to, to były dwa tygodnie w takim jednym z najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Nazywał się Baia del Duque. I właśnie mieścił się na Teneryfie. I tam znaleźliśmy się z moim partnerem Marcinem no, w takiej właśnie bańce, gdzie obok nas mieszkali właściwie sami milionerzy. Nie muszę dodawać, że połowa z nich to byli Rosjanie. No i jedzenie było fenomenalne. Byliśmy oddzieleni, bo to była baja Zatoka wydzielona z całej miejscowości nie było do niej dostępu. Nie można tam było się dostać, bo to było tylko właśnie dla wybranych zarezerwowane. Rozrzucone pawilony na poszczególnych tarasach, takiej skaliste, skalistej, skalistego wysokiego wybrzeża schodzącego do zatoki. Rozrzucone baseny, restauracje pomiędzy nimi. To było piękne i luksusowe, i poczułem, oglądając Biały Lotos, ten serial, że, że to jest podobnej klasy hotel, czyli naprawdę bardzo Elegancki, bardzo luksusowy i naprawdę bardzo drogi. Mogę z mojego doświadczenia powiedzieć, że tam było świetnie odpoczywać, bo tam był zapewniony absolutny spokój i też właśnie było spa, gdzie można było wszystko odreagować i właśnie wszyscy tam pojechali w tym samym celu: to znaczy, żeby zrzucić z siebie stres tego. Bogatego, ale też pełnego odpowiedzialności życia. Więc nie było tam gorących imprez nocnych, nie było wrzasków, nie było grillów pod oknem, tym podobnym, nie było rezerwowania miejsc przy basenie, na leżakach i rozkładania ręczników o świcie o 6 rano, żeby nikt nie mógł już w tym miejscu się położyć po śniadaniu. To wszystko znam z hoteli trzygwiazdkowych, czyli takiej średniej jakości, I, i tak właśnie zachowują się turyści. No w tych najdroższych hotelach tak się nie zachowują. Rzeczywiście tam jest bardzo, bardzo wygodnie po prostu spędzić. Czas. No ale jak mówię, to, to znalazłem się po tej drugiej stronie, tych gości, którzy, którzy mogli właściwie cieszyć się ze wszystkiego, ale i tak mieli różnego rodzaju kłopoty i pretensje. No ale częściej znajdowałem się oczywiście po tej stronie, po której jest dyrektor hotelu Armand. Ja najczęściej, jako albo pilot, albo oficer rozrywkowy, o czym Państwo wiedzą, na batorym, no to była właśnie taka rola kogoś, kto zapewnia dobre samopoczucie pasażerom. Po to byłem, żeby, żeby było miło. Zresztą zostało mi to powiedziane. My mieliśmy prawo do tego, my, członkowie załogi, ale także członkowie. Tej załogi, ci członkowie załogi, którzy mieli prawo być na, w, w tej części statku, która była przeznaczona dla pasażerów, bo generalnie większość pracujących na statkach pasażerskich ludzi, załogantów, jest w tej części dla załogi i nie wolno im przechodzić i kontaktować się z pasażerami. No, poza stewardami czy którzy przygotowują pokoje, poza kelnerami w restauracjach, ale cała reszta pracowników statków, a są to setki ludzi, no, muszą w tych, tych swoich strefach zostawać. Ja, jako oficer rozrywkowy, oczywiście miałem prawo być w tej części dla pasażerów i miałem też prawo do godziny przerwy. I było miło i ładne słońce, wyszło, więc poszedłem wysoko, żeby, żeby oddalić się od turystów. Położyłem się na leżaku, i, no i troszkę chciałem złapać słońca. I nagle jakiś cień się pojawił, który zasłonił moją twarz, i nade mną stanęła pani, wzięła się tak pod boki i powiedziała: A dlaczego pan tu leży na leżaku? Ja mówię, bo mam przerwę teraz. A ona mówi, a ja sobie nie życzę, żeby pan tutaj leżał. Pan tutaj jest zatrudniony po to, żeby mnie bawić. Proszę mnie rozrywać. Chciałem se żartować, czy na kawałki, ale bałem się, ponieważ ona już miała złe oko i już mnie straszyła, że pójdzie do kapitana na skargę. Mówi, dobrze, to jak mam panią zabawić? Jakby pani sobie życzyła? Nie wiem, proszę coś opowiadać. Proszę coś za, pan tutaj jest dla mnie. Ja, pan, ja płacę za to, żeby pan tu płynął, a pan się będzie opalał. Tak, 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 tak właśnie zachowują się ludzie. Yy, nie po to pani zapłaciła za bilet, żebym ja się opalał za jej pieniądze. Taka była wymowa tego. To, że ja mam prawo do godziny przerwy, to zupełnie nie, nie trafiało do jej wyobraźni. Więc miałem takie. Yy, takie przykłady. Miałem przykłady y, też, jak byłem na przykład chłopcem, y, hallporterem do noszenia walizek w hotelu przy Hyde Parku w Londynie. Y, I jako ten hallporter na przykład dostałem zlecenie od takiego Armanda, że mam czyścić lustra. Było dużo luster w holu. Ja je czyściłem, cały czas czyściłem, aż wreszcie wyczyściłem i stanąłem obok nich. I on wtedy do mnie podbiegł taki wściekły, dokładnie tak samo, jak Armand robi i powiedział, dlaczego nie czyścić lustra? Ja mówię, bo już wyczyściłem. A on mówi, ale ja ci nie płacę za to, żeby lustra były wyczyszczone. Ja ci płacę za to, żebyś je czyścił ponieważ ja chcę, żeby nasi goście widzieli, że personel dba o hotel i że lustra są ciągle czyszczone. Więc ja nie tylko chcę, żeby lustra były czyste, ale żeby ludzie widzieli ciebie, jak czyścisz lustra. Przyszłoby to państwu do głowy? No ale ja już teraz to wiem, już mnie tego nauczono. To jest cała duża filozofia, jak się pracuje jako kelner, jak się pra pracuje jako e, holporter, jak się pracuje jako kelner e, noszący za, e, dania zamówione do pokoju. Wchodzi się do pokoju i się zostaje różne sytuacje. Różne ma się też propozycje czasem. To trzeba to wszystko przeżyć, zobaczyć, poczuć żeby potem widzieć świat takim, jakim on jest, jak w wipasanie, widzieć świat takim, jakim on jest, a nie takim jakim on próbuje udawać, że jest. Wtedy przychodzi też spokój, wtedy przychodzi też wyrozumiałość i wtedy przychodzi też umiejętność śmiania się w każdej sytuacji przypominam sobie jeszcze jedną taką historię jak byłem oficerem rozrywkowym no i wchodziliśmy od czasu do czasu do portu pasażerowie wyjeżdżali wtedy na wycieczki albo szli do miasta no i kiedyś jedna z pasażerek podeszła do mnie i mówi proszę ze mną iść bo ja idę na zakupy ja mówię, no rozumiem a po co ja jestem pani potrzebny na zakupach ona mówi bo ja nie znam języka a pan zna ja mówię, no znam angielski, ale y, no, wie pani, ja teraz mam wolne też. No nie, pan tu jest po to, żeby mi pomagać. Jeżeli pan zna język, to pan ma obowiązek mi tłumaczyć. Pomyślałem sobie, że y, nie mam takiego obowiązku i że w ogóle może by tak fajnie było pomyśleć, że skoro ja ileś czasu przeznaczyłem na naukę języka, ileś trudów to włożyłem. To może fajnie jest czasem też pomyśleć, że a może ja bym się nauczyła języka, może by pan mi pomógł na przykład parę słówek się nauczyć, ale nie, pan tu jest obowiązany mi pomóc. No dobrze. Więc poszedłem tłumaczyć i to było w Egipcie. I poszliśmy w Port Saidzie na Nilu i poszliśmy na wybrzeże. Statek wpływał w, no, w to, to, to ujście Nilu, które było szerokie, ale jednak Nil to nie może, więc nie mógł w Podpłynąć do samego brzegu. Stał no, kilkadziesiąt metrów od brzegu, i taki był pomost na wodzie, trochę ruszający się, pływający i niezbyt szeroki, a jednak na nim stali różni przekupnie. I oni czekali na wychodzących pasażerów. No i ja szedłem z tą moją pasażerką, która kazała mi tłumaczyć. No i w pewnym momencie podszedł do nas pewien Egipcjanin i powiedział, Schachermacher Alibaba. Ja się spojrzałem, mówię, Schachermacher, co to znaczy? A on mówi, Schachermacher Alibaba. Więc po angielsku zapytałem, co to znaczy? A on mówi, no to znaczy po polsku, że chce zrobić interes, że chce się wymienić. Marynarze go nauczyli z innych statków, że po polsku robić interes to jest Schachermacher Alibaba. No i oni tak mówili. No więc Schachermacher, Alibaba, ja mówię dobrze, to co chcesz, Schachermacher? A on mówił, że video chce kupić. I tłumaczę tej pani, że pan chce wideo kupić, ale nie wiem dlaczego od nas, to jeszcze były czasy PRL-u i w Polsce kupowało się wtedy wideo w Peweksie za dolary. Drogie to było, trudno było dostać. Nie bardzo sobie wyobrażam, jak można było kupić w Peweksie wideo po to, żeby sprzedać w Egipcie. To nie mógł być dobry interes. Więc je zdziwiłem i zapytałem pani, wie Pan, on chce kupić od pani wideo, ale czy pani ma wideo do sprzedania? A on mówi: Ale pan tłumaczy beznadziejnie. I on pyta o wiertła widiowe. Mówię, Co takiego? Okazuje się, że wtedy największe przebicie przy, w handlowaniu z Egipcjanami było na wiertłach widiowych do od dentysty. To, co oni mają, te takie wibrujące, co w ząb wsadzają, jak, jak, jak y, 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 czyszczą dziurę i przygotowują do zaplombowania, to to są właśnie widiowe wiertła. I podobno wtedy w Polsce można było tanie w sklepie dla stomatologów kupić te we, wiertła widiowe. Pani miała pełne kieszenie wiertę i od razu na tym pomoście zrobiła Schachermachera Alibaba, i była bardzo zadowolona i powiedziała, że co prawda nie przydały mi się, bo w ogóle nie umiem tłumaczyć, ale, no ale zrobiła to co chciała, więc mi tego nie ma za złe i jakoś wszystko skończyło się dobrze. Więc pamiętając o tych wszystkich przygodach, spójrzcie Państwo przymrużonym lekko okiem na Biały Lotos. I może nie traktujcie tego jak taką głupiutką komedyjkę, ale po prostu potraktujcie jako mądrą komedyjkę, która może nas czegoś nauczyć o świecie. Dobrej zabawy.